Identyfikator podmiotu SCP-303. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Jako że jeszcze nie wiadomo, jak przeniesie SCP-303 poza granicę ośrodka, cały obszar ośrodka jest uważany jako obszar przechowywania SCP-303. Wszystkie pokoje w ośrodku mają być zmieniane w miarę możliwości tak, aby mieć dwa wejścia oddzielone od odległości 10 metrów lub linią wzroku. Pracownicy są rozprowadzani równomiernie po całym obiekcie, z możliwością kontaktu radiowego lub interkomu, tak, że mogą szybko nawiązać między sobą kontakt. Osoby, które miały kontakt z SCP-303, należy zaprowadzić do natychmiastowej oceny psychiatrycznej. Wszystkie obiekty SCP przechowywane jeszcze przed 4 czerwca 2010 roku w ośrodku mają być przeniesione do ośrodka B. Po jednym naraz, każdy obiekt SCP będzie ponownie przeniesiony do ośrodka A. Po sprawdzeniu, czy SCP-303 nie wyemigrował ze środka wraz z nim. Jeśli SCP-303 także emigruje do ośrodka B lub pozostanie obecny w ośrodku, gdy wszystkie SCP zostaną przekazane ośrodkowi, a procedury ograniczające będą aktualizowane stosownie do sytuacji. Opis. Świadkowie opisują SCP-303 jako bezpłciową, nagą, humanoidalną postać z wychudzoną, czerwonawą, brązową skórą. Zamiast normalnych rysów twarzy, jego głowa jest dominowana przez bardzo duże usta, które mają zestaw ponadgabaretowych ludzkich zębów. Zęby te powodują nieustanny, świszczący odgłos, na tyle głośny, że można go usłyszeć z drugiej strony większości solidnych drzwi. Wszystkie osoby, które miały spotkanie z SCP-303, są w stanie opisać go w całości, także osoby, które nie widziały żadnej fizycznej jego części. SCP-303 będzie okresowo materializował się za zamkniętymi drzwiami, włazami lub innymi wejściami naprzeciwko potencjalnego obserwatora. Nie wiadomo, jakimi kryteriami kieruje się obiekt przy wyborze celu. SCP-303 następnie pozostanie za drzwiami przez nieokreśloną ilość czasu. Każda osoba, która spróbuje otworzyć drzwi lub właz, doświadczy intensywnego, paraliżującego strachu, który trwać będzie do czasu, aż SCP-303 zdematerializuje się. Obiekt może zniknąć z własnej woli, by uniknąć wzroku innego obserwatora. Źródło tego strachu nie jest jasne, ale wydaje się być podobne do charakteru arachnofobii i obchidiofobii, pochodzącej z wczesnego poziomu genetycznego. Analiza wskazuje, że SCP-303 w rzeczywistości nie wywołuje strachu w zarażonych osobach celowo. SCP-303 nie pozwala na utrzymywanie kontaktu wzrokowego przez jakiegokolwiek obserwatora i nigdy nie pozwoli żadnej osobie, aby zobaczyła więcej niż 10% jego postaci. Gdy drzwi lub inna przeszkoda przejścia jest częściowo lub całkowicie przezroczysta, SCP-303 zmaterializuje się w postaci, w której widać tylko 10% jego ciała, lub spowoduje efekty mgły lub szronu na przezroczystej powierzchni, aby osiągnąć ten sam efekt. Jeśli nawiązany zostanie kontakt z SCP-303 z kierunku, w którym nie ma żadnego obiektu lub drzwi w zasięgu wzroku, będzie dematerializował się przed bezpośrednim kontaktem wzrokowym. Wszelkie urządzenia elektroniczne lub mechaniczne, które napotkał SCP-303, są tymczasowo wyłączone. Nie zanotowano przypadków, na których obiekt fizycznie lub werbalnie próbował zainicjować kontakt z obserwatorem. Jak SCP-303 przybył do ośrodka, jest obecnie nieznane. Pierwszy raz pojawienie się SCP-303 zostało zauważone od 1 marca 2010 roku. Przypuszcza się, że SCP-303 został nieumyślnie przeniesiony razem z innym SCP. Wszystkie SCP w ośrodku zostały odpowiednio zrewidowane. Log incydentu 303A. Incydent 303-1. Agent brała prysznic w swoim prywatnym mieszkaniu, kiedy zdała sobie sprawę z obecności 303 na drugiej stronie zasłony prysznicowej. Bardzo głośno sapało. Zaskoczona odkryciem, agentka przypadkowo uderzyła zasłony prysznicowe, powodując jej rozwarcie się. Kurtyna częściowo owinęła się wokół SCP-303, ujawniając, że obiekt stoi mniej niż pół metra od zasłony. Stoi prosto i jest odwrócony w stronę prysznica.
Agent spędziła w przybliżeniu około kolejne 3 godziny szlochając pod prysznicem po cichu, aby nie zakłócać SCP-303. Agent poinformowała, że świszczący oddech zatrzymywał się nagle i w tym momencie była w stanie wyjść spod prysznica. Incydent 303-3. Agent napotkał SCP-303 w ośrodku, na drugim piętrze, pokoju personelu. Próbował uzyskać śmietankę do kawy, gdy usłyszał głośne sapanie emanujące z szafy i został władnięty przez przytłaczający strach. Agent później poinformował, że SCP-303 był skulony w szafie w pozycji embrionalnej. Agent stwierdził, że jest pewien informacji pomimo braku otwarcia szafy. Później, gdy szafę zbadano, stwierdzono, iż brakuje jednego pojemnika śmietanki do kawy. Uwaga, jest to pierwszy odnotowany przypadek, gdy SCP-303 powoduje zniknięcie przedmiotu. Incydent 303-6. Doktor został odnaleziony martwy z powodu odwodnienia w pomieszczeniu magazynowym znajdującym się na drugim piętrze. Szacuje się, że doktor spędził aż do 5 dni w pomieszczeniu magazynowym przed odnalezieniem. Mała 4x4 metry komora dekompresyjna oddzielająca magazyn od sąsiedniego korytarza została przejęta przez SCP-303, który zajmował komory na czas izolacji doktora. W pomieszczeniu magazynowym, uniemożliwiając wyjście z obu kierunków i uniemożliwiając doktorowi ucieczkę. Log testów 303. Zespół składający się z doktora, badacza, 4 pracowników ochrony i 4 członków personelu klasy D został przypisany do reagowania na każde zgłoszenie incydentu materializacji SCP-303 w celu natychmiastowego wykonania badań na miejscu. Testy te mają miejsce przy drzwiach do pokoju. Zgłoszono, że SCP-303 zwykle znajduje się za drzwiami pokoju. Test 303-1. Jeden męski personel klasy D, D-303-1, otrzymał rozkaz, aby otworzyć drzwi i zagrożono mu, że zostanie przeniesiony do SCP, jeśli nie wykona rozkazu. Odmówił, powołując się na ogromny strach. Test 303-2. Jeden męski personel klasy D, D-303-1, otrzymał rozkaz, aby otworzyć drzwi i zagrożono mu, że zostanie wyeliminowany na miejscu za niespełnienie kontraktu. Odmówił, twierdząc, że gdyby to zrobił, to SCP-303 będzie. Został wyeliminowany na miejscu. Test 303-3. Jeden żeński personel klasy D, D-303-2, który był świadkiem zakończenia D-303-1, otrzymał rozkaz, aby otworzyć drzwi i zagrożono, że zostanie wyeliminowany na miejscu. Za niespełnienie kontraktu. Odmówiła, twierdząc, że jeśli on otworzy drzwi, SCP-303 będzie. Badacz był wyraźnie wstrząśnięty tymi stwierdzeniami. D-303-2 nie została wyeliminowana. Test 303-4. 1. Żeński personel klasy D, D-303-2, otrzymał rozkaz, aby otworzyć drzwi. Jeden męski personel klasy D, D-303-3, otrzymał jeden nóż bojowy od pracowników ochrony i nakazano mu, by... dopóki D-303-2 nie otworzy drzwi. Po 2 godzinach D-303-2 umarła z powodu utraty krwi. D-303-2 nie próbowała otworzyć drzwi. Dodatek 1 maja 2010 roku. Wydaje się, że SCP-303 zajął drugie piętro magazynu na jego własność. Do tej pory nie zezwolono żadnemu personelowi wejść tam od 5 kwietnia 2010 roku. Obiekt cyklicznie przywłaszcza sobie majątek fundacji, który jest następnie przenoszony na drugie piętro magazynu. Na dzień dzisiejszy tak wygląda lista opisująca wszystkie nieklasyfikowane obiekty zajęte przez SCP-303. 1. Kriotuba. 3 standardowe zestawy sprzętu chirurgicznego fundacji. 2 ciała klasy badaczy D. 1 generator zasilany benzyną. Różnorodność związków chemicznych. 1 pojemnik proszku, śmietanki do kawy. Dodatkowo SCP-303 pozyskał znaczną ilość sklasyfikowanych obiektów. Pracownicy fundacji nadal próbują ustalić, jakie konkretne cele SCP-303 może mieć dla tych przedmiotów.